Witam was, moi drodzy, ponownie. Krótka przerwa i dowiedziałem się, że... pograłem chwilę sam i zaczęli jeden mecz i się okazało, że trzeba mieć po prostu czwarty poziom doświadczenia, aby mieć własne klasy. A na razie tutaj nie mam za dużo odblokowane, więc nie będę ich tworzył. Zresztą dzisiaj już mi wygasa ta promocja, że tak powiem, także no nie ma sensu się tutaj bawić. Ciekawe w sumie, czy gdybym później zdecydował się na zakup Call of Duty MW3, czy by mi zostały właśnie tutaj te rzeczy, które zdobyłem, czy musiałbym grać od nowa. To jest interesujące, interesuje mnie to. Ale zobaczymy. Jeśli będzie w jakiejś promocji ta gra, może się skuszę w wakacje, powiedzmy. Jak już kupię tą kartę graficzną. A jeżeli nie będzie żadnej promocji, no to nie kupię. Na Allegro jest dużo kluczy, ale on są na przykład po rosyjsku i tam będzie pewnie dużo zabawy, trzeba jakieś języki zmieniać i tak dalej. Nie chcę mi się w to bawić. Wolę to legalnie, normalnie kupić w sklepie czy coś, bo na Steamie się nie opłaca. No i jeszcze to obiecane Sniper Elite, które mówiłem, muszę kupić. Muszę, no. Jest fajne, więc pewnie kupię. No i jeszcze Counter-Strike'a 1.6, bo ja zawsze grałem na non-steamie, a teraz jeszcze nie będę zdradzał, ale jest tutaj kilka powodów, dla których wypadałoby kupić. Dlatego no zobaczymy, jak to będzie wszystko z tymi wydatkami. Ale na razie nie jestem do końca przekonany o kupnie tej gry. No ale może jakoś to się tutaj zmieni. Zaraz zobaczymy sobie, jeszcze pukniemy kilka meczyków, póki nam nie wyłączą tej gry, nie wiem, do której jest to dostępne. Do 1 po południu według czasu północnoamerykańskiego, a czyli do 13. My jesteśmy chyba 8 godzin w tył, tak? Coś takiego i także myślę, że... W sumie dobra, nieważne, zobaczymy. Aha, i to chyba nie był jednak tłumik, tylko granatnik po prostu tam doczepiony. Ja myślałem, że to jest tłumik najpierw. Zobaczymy. Ale troszkę tutaj będę... Jak to tam wszyscy mówi zawsze noobtuber, czy jakoś tam, że takie to noobskie naparzanie z tego granatnika, także ławimy się tak. Że troszkę potrolujemy jak takie nobki. Widzisz, mapki tutaj tak inaczej zrobione, inaczej to porobione wszystko niż zawsze było. Tak mi się mam wrażenie, że inaczej są zaprojektowane. UAV. BSP czy coś tam. Tu nie wiem, co to jest BSP, czy coś da w ogóle wyjaśnić po polsku, rozwinąć ten skrót. Jak to jest UAV, to jest bezzałogowy pojazd latający, coś takiego. Ale BSP to już jest jakaś tutaj głupota. Także zobaczymy. Ciekawe, co autor tłumaczenia MW2 też tam strasznie pofailowali, jak ktoś się może interesował, to co każdy update była jakaś masakra tam. Czekajcie, co jest na tej mapie. To jest to BSP niby? To jest zaznaczone. Wrong granatnik. W sumie fajny opcja jest ten granatnik. Ja nigdy tak szczerze mówiąc nie grałem. Nigdy nie grałem z granatnikiem, ale nie jest to takie suche. Dobre. To jest to Avenge a Fallen Teammate. O kurczę. Wybrałem jeden nubki. Co mi wybrało broń numer 2, jak wziąłem jedynkę? O kurde. O kurde, ale przykampił chłopak. No ładnie, ładnie. A on za nami już był, kurcze. Skubany. Siedzisz tam. Shredder. Na plecy. Czyś tu wyszedł? Nie wiem, czy to było. Nie znam tych mapek, więc właśnie dlatego troszkę będę failował pewnie. What the fuck? Co to był za koleś, ja go nie mogłem trafić, a on nas też nie trafiał w sumie. Widziałem filmik właśnie propos tej tarczy, widzę, z Riot Shield, jak tam się nazywa. Propos tej tarczy widziałem fajny filmik, że... Nie da się nikogo zabić, bo tak walić nieskończoność w tą tarczę i nie można jej chyba w ogóle zniszczyć. Jak zwykle jakieś głupie błędy. Typu niezniszczalna tarcza, tak samo zresztą chyba w CS-ie, więc... Tylko w CS to trochę starsza gra. LOL. Zrobiłem kogoś z tyłu, dobra. Kurczę, wiecie co, nie sprawdziłem, na co są te granaty dodatkowe. Zawsze były albo na... W MW2 były chyba na E. Czy były na czwóreczkę.
Jeszcze nie jestem tak, wiecie, do tej gry przyzwyczajony i mnie tutaj łatwo zabijają. Dobra. Wygraliśmy. Widzę, że tam zwycięstwo chyba mam na razie, także jest nieźle. Ale tam banie chyba sprzedał. Zresztą nie zawiera. Który też ma nawet piąty level przede mną. The Avenger. New Emblem. Co? Perki jakieś? Nowy perk. A, ten, że nóż do rzucania, tak? Najniższy profil, ja nigdy nie wiedziałem co to jest. To chyba to, że klęczałem często, nie jestem pewien. To jest mściciel chyba? Czy coś? I tutaj najwięcej zabójstw z bronią przeciwnika. Przecież nie wziąłem nikomu broni, nie wiem, o co chodzi z tym. Terem, tem. Dobra, to sobie weźmiemy i... tego murzaja. Jakiś niewolnik. Hard head. Dobra, wiara, na to głosuję, to bierzemy. Ojojoj, tylko jeden gorszy ode mnie, a reszta jaka dobra. Ojojoj. Andrzej Kotala, no pięknie. Tak się robi, kurde, niki, ludzie. Money shot. Fajne są, widzę, nowe te w ogóle. Noobtuber. O, nawet zrobili, niesamowite. Nie mogę to uwierzyć. Zrobili takie coś. Noobtuber. Celowo, bez kitu. Przecież zawsze tak się, tak właśnie płakali o te granatniki. I już wiem czemu, bo to jest bardzo łatwo kogoś tak widzę zabić. Jak się ma jeszcze skilla, bo ja tutaj, wiecie, tak troszkę nubię i tak, wiecie, na oślep troszkę tym strzelam. Ale myślę, że jak ktoś ma skilla i już się trochę wprawi, to może z tym nieźle tutaj właśnie wkurzać innych i tak dalej. No już niejednokrotnie się z tym spotkałem w poprzednich częściach. To jest naprawdę irytujące, możecie mi wierzyć, jeśli ktoś nie wie. Jeśli ktoś nie grał, ale to jest po prostu tak głupie. To jest niezbalansowane, troszkę za mocno to jest i tak dalej. Granatem też możemy zabić, ale... granatę ci wolniej, na chwilę jeszcze turla i... trzeba tam, wiecie, to znaczy ze wszystkiego można tutaj jakby skorzystać, nie? W swoją stronę, ale trzeba mieć wprawę, ale na przykład czasami ktoś woli mieć tłumik i nie wiem, na przykład celownik laserowy czy coś, a to nie jest w stanie już mieć na przykład granatnika. I właśnie takie są tutaj niuanse, co wybrać. Wkurzać innych, czy grać po swojemu, no... wkurzać innych, no i mieć to czy łatwiej, czy właśnie grać po swojemu. Tak jak się już ktoś wprawił wcześniej. Takie właśnie są później dylematy, że tak powiem. Nie wiadomo co wybrać. Jeśli mi się natomiast nie zdarzyło teraz w MW3, żeby ktoś wyszedł w trakcie sesji, to znaczy ten host wyszedł. A w MW2 tak często się zdarzało, pamiętam, że host wychodził z gry. O kurde. Coś mi ślepiło. Sesja była przekazywana komuś innemu. Czy to był chwilowy zastój w grze? Właśnie się to, że ktoś tu siedzi, ale dostał już. Ajej. 2-0-1, nice. Tak małe mecze, po 6 na 6. Ojej. Kurczę. Zapomniałem o tym. Będę musiał się przyzwyczaić, bo wiecie, w BF-ie tam 32 na 32 i w ogóle takie meczyki. To 6 na 6, tak malutko wiary. Właśnie tego mi brakuje właśnie w tej... właśnie w kodzie mi właśnie brakuje czegoś takiego, Jezus. Co ja mówię? W kodzie brakuje mi właśnie takiego... poczucia wojny. Poczucia pola bitwy. Tam w BF-ie coś takiego właśnie mamy, że... czujemy się jak na polu bitwy. Tu gdzieś czołg, tutaj coś jeszcze. Baniak. Z granatnika. Tutaj pole bitwy. Jakieś czołgi, tu jakieś samoloty nad nami. Taki nagle odgłos odrzutowca nad nami, wszyscy się rzucają na ziemi zazwyczaj. To jest po prostu epicka sprawa. No tutaj tak latamy, coś się zabijamy, ale tak jakoś właśnie... taki mały rozmach to ma, to jest takie mało epickie i właśnie dlatego teraz ten darmowy weekend, tutaj Ogar powiedział, że darmowy weekend zrobili dlatego, że się sprzedało najgorzej ze wszystkich kodów. No i właśnie też tak podejrzewam, że coś to musiało być takiego, że postanowili tak to zrezerwować tą grę. Że może tak kogoś zachęcą do kupna. Odkryłem tutaj ten pasek po prawej na dole tam.
jeszcze drodze, o takie 4 nad sobą kwadraciki. Są chyba jakieś. Ile tam mamy kili do kolejnego killstrike'a? Tak mi się wydaje, także. Ej, ej, głupi strzał. UAV online. Ups. Koleś. Ale ślepak. Ej, ej. To już bicie, on teraz nawet właśnie dodę jednego killa. Jedno zabójstwo i właśnie jeszcze trzy chyba potrzebuje. Zobaczymy, czy to się właśnie sprawi, tak myślę. Właśnie kod jest dobry, żeby się tak rozerwać w chwilu, nie? Sobie spokojnie zagrać. Szybkie meczyki na takie, wiecie, na... Tak, żeby sobie odpocząć od wszystkiego, tak się odprężyć i tak dalej. A jednak w BF-ie trzeba troszkę bardziej pomyśleć. Są dłuższe te mecze chyba. Także... Każdy znajdzie coś dla siebie, no. Kto co lubi, to w to gra. Mi to nie tak, że nie wiem, że kod mi nie pasuje, tylko... Ajaj, skopałem. Tylko jakoś tak, no, mniej mi pasuje, no, powiedzmy, że mniej mi się podoba niż kod. No i głównie też nie lubię takiego czegoś właśnie, takiego rzucenia na kasę, że się po prostu... jak to powiedzieć? Nie chcę tego brzydko powiedzieć. No po prostu, że się... robi graczy w konia i po prostu daje się też tą samą grę w sumie, jak najniższym kosztem, a wiadomo, że i tak fani kupią, no i to jest takie troszkę nie fair, nawet bardzo nie fair wobec graczy. Czemu on nie zginął? Mam jakiś overkill, nie wiem co to jest. Nawet nie wiem, jakie perki mam, świetnie. Dobra, przesadzie, mogę to strzelić normalnie, ale okej. Ja pierdzielę. Dobrze, friendly fire nie ma, bo... ja bym tutaj troszkę skopał sprawę. Dobra, są nasi plecy. Ja pierdzielę. To jest ciekawe, zawsze jak zauważam, że ktoś jest na plecach, akurat mnie zawsze strąci. Zawsze tak się wydaje, że... No chyba nawet coś było w internecie o tym, że zawsze... kiedy kogoś zawsze jest mnóstwo naszych, a zabiją nas. No, już go miałem. Ajej. Prawie, ale tak na plusie. Mówię, no po prostu myślę, że weterański troszkę skill ze wszystkich kodów to jednak daje mi małą przewagę na starcie, bo jest dużo innych osób, a jednak dużo lepszych to jak widzicie levelem, a mimo to jakoś daje radę spokojnie na plus wyjść. Jest death, czyli co, najmniej śmierci, tak? Chyba. Podsumowanie. G, zawsze był F1. To nie ma tego, tak? Fewest death. No, zagramy sobie może jeszcze jeden. Na szybko. A później montuję i wam to właśnie wrzucę. Dzisiaj dużo materiału. To będzie w poniedziałek, jeśli oglądacie, jest poniedziałek. A, czyli jakby wczoraj było dużo materiału w niedzielę. Trzy filmy. Także myślę, że jesteście zadowoleni, ale nie ma to... nie jest to bez powodu, bo powód jest taki, iż od czwartku mnie nie ma do niedzieli. No i chciałem, żeby tutaj jakiś ruch był na kanale, żeby coś się więcej pojawiło. Żeby wam wynagrodzić tą jakby przerwę, kiedy mnie nie będzie. No i jeszcze do czwartku się dużo pojawi materiału. Mam nadzieję. Mam taką nadzieję, że zdążę coś tam ponagrywać.
Także czekajcie. No, także myślę, że będziecie zadowoleni z tego, co jest na kanale, że jest jakiś taki ruch, bo w zeszłym tygodniu chyba, tak, to chyba zeszły tydzień, albo jakoś tak, było strasznie mało rzeczy, zupełnie nie miałem czasu, żeby coś zrobić, no i tak wyszło, niestety głupio, bo wiecie, tak były te filmy codziennie prawie, później nagle tak się zrobiła taka przerwa. Więc właśnie teraz chciałem wam wynagrodzić i troszkę więcej tego zrobić. O, dlatego był ten Sniper Elite. Jest MW3, mogłem sobie spokojnie zagrać, nie nagrywać tego dla was, nie męczyć się grać więcej, ale postanowiłem to zagrać mniej, ale też się z wami tym podzielić, bo to o to właśnie mi chodzi. No i właśnie Sniper Elite, to jeszcze wrzucę tego Minecrafta więcej, tak przed wyjazdem, mam nadzieję, że coś jeszcze ponagrywam. Będzie musiał być Minecraft, jeszcze go nie nagrałem, więc będę nagrywał, myślę. Jutro czy kiedyś, ale kolejna jakaś mapka, nie znam. Podobno do metro widzę tutaj z BF-a. Także... No kurde. No i głupi błąd. No. Także będzie taka akcja pewnie na spontanie w Minecrafcie, bo nie zdążę nic zbudować czy coś. O, ja nie. O! Nice. Trafiłem w samochód. No ładny. Czyli widzę, że wandalizm dalej jest, to tutaj do zrobienia. O, kółko się podsta. Sobie załatwimy, bo trzeba 5 samochodów pewnie na wandalizm 2. Ja nie mogę, ja mi przebieg. Cwaniaczki, tam ich kilku zebrało. Aj, prawie. Dobra. Właśnie, widzisz, nie można się rzucić na ziemię, co było w Black Opsie. Trochę szkoda, nawet fajnie to wyglądało, tak bardziej widowiskowo. A kod ma chyba w założeniach, żeby być widowiskowy po prostu. A pewnie bardziej spotyka i tak dalej. No, cała seria, ale... Ale padł. Widzę, że dużo naboi ogólnie mamy. Także pewnie nie ma problemu z tym, żeby się nagle skończyły jakoś. Gdzieś to było, ale mi zniknął. No tak jak właśnie mówiłem, ten tutaj design mapek jest zmieniony troszkę. Inaczej są, na co innego postawili chyba. Ajajajajaj, też ładnie schowałem. A zauważył mnie, kurczę. Mogę się nie ruszać. Dobra, lecimy na dół. Prawie by dostał bombę. Jezu, jak ja... Walę jakoś nad nimi, nie wiem czemu. Już tak... Już wiem, to przez ten Sniper Elite, że tam naboje opadały. Kurczę, nie wiem czemu tak. O! Ajajajaj, no czemu tutaj wybiega jakiś kurde noob? Dostał raz. Jeszcze raz. Aj, no, kurde, jak kampią takie nubki. Move faster. Jak normalnie na speedhacku latam. Pozdro. Nie. Nie. UAV online. Dobra, przebiegamy szybko, panowie. Oj, tu już nic nie ma. Tu się nie da wejść też. Szkoda. Dobra. Widzę, że znowu zrezygnowali z tych asyst, które były w Lego Psie, że im więcej walniemy, tym większa asysta. Szkoda. To było nawet dosyć ciekawe. Przynajmniej wiedzieliśmy, jak dużo mu walnęliśmy i... I było to chyba bardziej uczciwe, że się męczymy bardziej, no to dostajemy większą asystę. O, zemsta. Nie, to jest zapłata chyba, ale... To chyba coś w rodzaju zemsty, że oddajemy za swoje jakby. O, myślę, że to ich tak tu kampi.
Dobra. O kurde. A. Piękna ucieczka. Pięknie. Został z granata frajer, o kurde. Troszkę ich tutaj jest. O ja. Leżał tu, a frajer. O, ma last standa, kurczę. Albo final standa, bo w tym last standie zawsze dało tylko stać. Co, gad... Jezus. Tylko uderza z pistoletu, strzela z pistoletu oczywiście, a... Kurde. Destroyed helicopter. No ej! Przestrzeliłem tam. Będę już końcówka meczu. Tak to będzie na tyle, myślę, że resztę sobie pogram już sam. Ale mówię, no, ktoś lubi Koda, niech zagra, to jest dobra gra dalej, tylko po prostu teraz moim zdaniem BF jest po prostu lepszy, no i dlatego. Dlatego nie mam Koda. Gdybym tylko miał, wiecie, więcej kasy i tak dalej, to bym mógł oczywiście go kupić specjalnie dla was nawet i w niego zagrać tutaj kampanię i multi też. Dobra, nawet nie wybuchło. No ale nie jestem w stanie kupować mnóstwa gier tak po prostu. No trzeba też inwestować w sprzęt głównie. No i dopiero później można myśleć o grach, no bo bez sprzętu no nie pogram, no i nie nagram, głównie o to chodzi. Pograć to pogram. No i musicie wybaczyć, no, że nie mam prostej gry. No ale spróbuję tutaj ponadrabiać innymi grami też, pokupować coś innego. Let's play będą, ja mam tak dużo gier, które mogę jeszcze nagrać. Także no oczekujcie, no ale niestety MW3 raczej nie będzie. Może Black Ops 2 zobaczymy, Drifter. O, Scar L, a zaszło Scar H, to jakaś inna. No. Vault. No co jest. No. Także myślę, że to było na tyle. Z darmowego weekendu z MW3 na Steamie. Może będą jakieś takie nowe, różne okazje w innych grach, to ja bym chętnie skorzystał. Zobaczymy, czy coś takiego się trafi. Bo teraz więcej na Steamie siedzę, więc może coś takiego znowu znajdę. Fajnego. No i co, na razie tyle. Możecie dać łapeczkę, możecie komentować, subskrybować i tak dalej. Wiecie, o co chodzi. To motywuje i tak dalej. Nie będę o tym gadał, bo wszyscy o tym gadają, wiecie, o co chodzi, myślę. No, także trzymajcie się i cześć.